Ełcka Klubowa Telewizja zaprasza na skrót z meczu Mazurskiego Klubu Sportowego Ełk, który podejmować u siebie będzie drużynę Concordii Elbląg. W dotychczasowych starciach obydwu drużyn dwukrotnie MKS Ełk wychodził zwycięsko. Zobaczymy, jak będzie w dniu dzisiejszym. Pierwsza akcja. Michał Chryszko zagrywa do Aleksandra Berezowskiego, a ten zagrywa w kierunku Daniela Świderskiego. Niewiele zabrakło, aby Daniel przechwycił tę piłkę i zamienił ją na bramkę. Wojtek Kuriata na spółkę z Michałem Świderskim zagrywa do Pawła Adamca. Paweł Adamiec do Daniela Świderskiego. Daniel Świderski położył bramkarza, uderza na pustą bramkę tuż obok. Wyrzut z autu Łukasza Gryko do Wojtka Kuriaty. Wojtek Kuriata podaje w kierunku Pawła Adamca, jednak goście przechwycili tę piłkę. Zobaczmy teraz. Wywalczył tę piłkę Michał Chryszko, zagrywa do Daniela Świderskiego. Daniel Świderski uderza na bramkę tuż obok. Naprawdę centymetrów zabrakło w tej sytuacji, aby MKS Ełk wyszedł na prowadzenie w tym meczu. Kolejna akcja podopiecznych Sławomira Majaka. Daniel Świderski zagrywa na wolne pole do Pawła Adamca i musi być gol w tej sytuacji. Znów za dużo siły graczy MKS-u Ełk. Paweł Adamiec uderzył na siłę. Nadal w Ełku bez goli. Stare porzekadło piłkarskie mówi, że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. I tak też było w tej sytuacji. Długie podanie od obrońcy Concordii w kierunku Huberta Otręby. Hubert Otręba pokonuje Wojtka Muzyka. Tutaj katastrofalny błąd Macieja Malinowskiego w tej sytuacji. Było to pierwsze zapuszczenie się pod bramkę MKS-u Ełk przez gości. Po zdobyciu pierwszego gola gracze gości zaczęli śmielej atakować na bramkę Wojtka Muzyka. Tym razem Kiełtyka tuż obok golkipera z Ełku. Jeszcze raz Kiełtyka uderza za pola karnego. Wojtek Muzyk wybija tę piłkę na rzut rożny. Jeszcze raz gracze gości. Kiełtyka. Wykorzystał nieporozumienie Macieja Malinowskiego i Adama Finfandy, a uderzał na bramkę Wojtka Muzyka Martin Strach. Znów bramkarz z Ełku wybija tę piłkę na rzut rożny. Tymczasem przejdźmy po drugą bramkę. Rzut rożny w wykonaniu MKS-u Ełk. Dośrodkowanie Pawła Adamca na głowę Macieja Malinowskiego, który chciał się zrehabilitować. Niewiele zabrakło tej sytuacji. Zobaczmy teraz na ekwilibrystyczne zagranie i strzał Daniela Świderskiego. Piłka po jego strzale trafia w poprzeczkę. Kolejna akcja gości. Martin Strach. Wchodzi w pole karne, uderza na bramkę Wojtka Muzyka tuż obok słupka ełckiej bramki. Przenieśmy się po drugą bramkę. Zagranie na prawą stronę do Łukasza Gryko. Łukasz Gryko zagrywa piłkę do Patryka Rosolińskiego. Patryk Rosoliński, jego strzał został zatrzymany ręką przez zawodnika gości. Zobaczmy jeszcze raz, ewidentnie obrońca z Concordii zatrzymuje tę piłkę ręką. Ale gwizdka w tej sytuacji nie było. Zobaczmy teraz. Tym razem uderzenie na bramkę MKS-u i tym razem zawodnicy, a konkretnie Adam Finfando, zatrzymuje tę piłkę ręką. Zaraz za moment ujrzymy powtórkę. Uderzenie z 6 metrów i tu widzimy odbita piłka ręką. Także w nieodgwizdanych rękach mamy 1-1, a na boisku nadal 1-0 prowadzą goście. Kolejna akcja gości. Kiełtyka uderza na bramkę Wojtka Muzyka. Ten wypluwa przed siebie piłkę i żaden z obrońców nie przeciął, nie wybił tej piłki, a doskoczył do niej Martin Strach. Mamy drugą bramkę dla gości. Zobaczmy jeszcze raz. Wpierw za dużo miejsca miał niepilnowany Kiełtyka. Paweł Adamiec nie zdążył zasekurować obrońców, a tu widzimy Martin Strach wyprzedził dwóch obrońców z Ełku i jest druga bramka dla Concordia. Zobaczmy teraz indywidualna akcja Michała Chryszko. Piękny rajd i jest
Daniel Świderski w sytuacji 1 na 1 i w końcu techniczny strzał na bramkę gości. Jest bramka kontaktowa. Zobaczmy teraz. Doliczony czas gry i znów Martin Strach przypomina o sobie kibicom Wełku. 3 do 1. Wynik spotkania brzmi Wełku dla gości. Nikt nie spodziewał się chyba takiego rozwoju sytuacji, biorąc pod uwagę pierwsze 30 minut tego meczu, kiedy to drużyna Sławomira Majaka powinna wygrywać minimum 2 albo 3 do 0. Sport jednak i piłka nożna jest dlatego tak interesująca. 3 do 1 MKS Ełk przegrywa w dzisiejszym meczu z drużyną z Elbląga Concordią.